2022 roku na platformie streamingowej Netflix ukazał się 8-częściowy serial dokumentalny Prehistoryczna apokalipsa. Autor poczytnych książek Graham Hancock przedstawia w nim hipotezę, że pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, około 13 tysięcy lat temu, istniała na świecie rozwinięta technologicznie cywilizacja o zasięgu globalnym, która została zniszczona na skutek kataklizmów naturalnych i gwałtownych zmian klimatu. Do tego stopnia, że ślady po niej niemal zniknęły z powierzchni Ziemi i zostały wymazane z pamięci naszych przodków. Ta hipoteza jest jednak poważnie krytykowana ze strony naukowców, bo nie znajduje potwierdzenia w dowodach. Ponieważ Netflix zapowiedział premierę drugiego sezonu na połowę października 2024 roku, to przyjrzyjmy się zatem głównym założeniom tej hipotezy jeszcze raz. Ja się nazywam Bartosz Migas i zapraszam na kolejne śledztwo Biura Tajemnic. Dzisiejsze śledztwo chciałbym rozpocząć od przedstawienia zarysu sylwetki Grahama Hancocka. Każdy z Państwa, kto widział ten serial Prehistoryczna apokalipsa, wie, dlaczego zaczynam od Grahama Hancocka, dlatego że bardzo prezentuje się on w tym swoim serialu, bardzo skupia na sobie, na swojej osobie, na tym, jak bardzo cierpi z tego powodu, że naukowcy nie chcą go słuchać, krytykują jego poglądy. Dlatego też uszanujmy tą jego potrzebę i sprawdźmy, z kim w ogóle mamy do czynienia. Dlaczego akurat ten autor uzyskał tak duży dostęp do światowej widowni w swoim serialu Prehistoryczna apokalipsa, żeby głosić swoje hipotezy? Graham Hancock nie jest naukowcem, nie jest archeologiem, nie jest historykiem. Jest dziennikarzem, a skończył studia na kierunku socjologia i przez wiele lat pracował w różnych dziennikach, a później stał się autorem poczytnych książek, które określamy często, naukowcy określają często jako książki pseudonaukowe, promujące fantastyczne, alternatywne teorie dotyczące historii ludzkości. W swoich książkach promuje przede wszystkim ideę tego, że wszystkie cywilizacje znane w historii, wszystkie cywilizacje na Ziemi pochodzą od jednej prakultury, pramatki, takiej pracywilizacji rozwiniętej, która miała rozwijać się pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, miała mieć zasięg globalny i to właśnie ta cywilizacja jest źródłem wiedzy, technologii, która później po jej upadku, po jej zniszczeniu została przekazana do spadkobierców i to właśnie ci spadkobiercy są tymi cywilizacjami, które już znamy. Najważniejszą publikacją, w której Graham Hancock przedstawia swoją hipotezę, to książka Ślady palców bogów, wydana w 1995 roku. Od tamtego czasu Hancock w wielu miejscach promuje swoją ideę. Był również gościem wielokrotnie podcastu Joe Rogana, jednego z najbardziej popularnych podcastów, najczęściej oglądanych na świecie, więc trafił do szerokiej publiki, a później miał też swój właśnie serial Prehistoryczna apokalipsa, który na platformie takiej jak Netflix, oznaczony tym, że jest dokumentem, promował ideę tej pracywilizacji. Przez 8 odcinków Graham Hancock podróżuje po różnych zakątkach świata, pokazując pozostałości po tej rzekomej cywilizacji i promując swoją ideę, jakoby ludzkość cierpiała na amnezję i nie pamiętała o całym dużym rozdziale swojej historii, kiedy to ta pracywilizacja pod koniec epoki lodowcowej miała rozkwitać. Co ciekawe, początkowo Graham Hancock uważał, że ta pracywilizacja mieściła się na Antarktydzie i została zniszczona poprzez kataklizm, który został spowodowany przez przebiegunowanie Ziemi. I to właśnie ten kataklizm miał zniszczyć cywilizację. W trakcie rozwoju swojej idei przeszedł jednak wewnętrzną przemianę najwyraźniej i teraz jest zwolennikiem zupełnie innej koncepcji, a mianowicie tego, że ta cywilizacja miała globalny zasięg, a została zniszczona w
gwałtownych zmianach klimatu ostatniej fazy epoki lodowcowej, tak zwanego młodszego Driasu. Jest to okres geologiczny od około 10 800 lat przed naszą erą do około 9 700. W tym okresie wiemy z badań naukowych, że nastąpiło gwałtowne ochłodzenie klimatu, szczególnie na półkuli północnej, które było również powiązane z gwałtownym podniesieniem się poziomu wody. Graham Hancock uważa, że powodem takich zmian było uderzenie asteroidy bądź jakiegoś innego obiektu z kosmosu, tak zwana hipoteza impaktu, która miała wywołać właśnie to podniesienie mórz i obniżenie temperatury, wywołać cały młodszy Drias i miała być to gigantyczna katastrofa, która zmieniła zupełnie oblicze Ziemi, starła tą cywilizację w proch, że nie ma praktycznie po niej żadnego śladu, a jedynie technologia, która została w pamięci garstki ocalałych, została przekazana następnie jakimś kulturom, do których przeniknęli ci ocaleni z tej wielkiej katastrofy. Przypomina to trochę historię Atlantydy i jest to skojarzenie jak najbardziej prawidłowe w tym miejscu. Mimo iż Graham Hancock rysuje przed nami taki obraz totalnego kataklizmu, który niszczy wszystko, co spotka na drodze i właściwie starł na proch tą cywilizację, to jednak na tym samym oddechu wskazuje on pozostałości po tej cywilizacji, pokazując na różne znane, istniejące stanowiska archeologiczne, ale jednak twierdząc, że są one znacznie starsze niż wspomina o tym taka oficjalna, tak zwana mainstreamowa nauka. I tutaj jako przykład można podać chociażby teorię Grahama Hancocka dotyczącą tego, że Sfinks jest znacznie starszy niż ustalili to naukowcy, albo przykład piramidy w Gunung Padang w Indonezji, która zdaniem naukowców pochodzi z naszej ery, a zdaniem Grahama Hancocka ma co najmniej 10 tysięcy lat, jeśli nie 20 tysięcy lat. Z tego totalnego kataklizmu globalnego mieli ocaleć nieliczni ludzie, którzy następnie przeniknęli do istniejących w tamtym czasie żyjących obok tej cywilizacji, współistniejących z nią grup myśliwych zbieraczy. Ci ocaleńcy mieli przekazać im następnie wiedzę technologiczną i zaszczepić w nich ideę cywilizacji, nauczyć ich potrzebnych umiejętności i następnie wtopić się w te społeczeństwa tak, że one już następnie w następnych pokoleniach wytworzyły cywilizacje, które znamy. Sumer, starożytny Egipt, cywilizacje Doliny Indusu czy prekolumbijskie cywilizacje Ameryki Południowej. Graham Hancock twierdzi ponadto, że historie o tych ocaleńcach, którzy przekazywali wiedzę, są zapisane w naszej pamięci jako historie o bogach, którzy mieli uczyć ludzi, przekazywać im prawa, mieli być takim wyrazem mądrości, mieli być wszechwiedzący, mieli posiadać nadludzkie zdolności i mieli właśnie uczyć ludzi i pokazywać im, jak należy żyć. Wskazuje tu między innymi na przykład na historię Ozyrysa, który miał nauczyć Egipcjan rolnictwa, czy na historię Kukulkana, który miał być takim nauczycielem dla starożytnej cywilizacji Majów. Na istnienie tej globalnej cywilizacji, która miała być źródłem, praźródłem wszystkich późniejszych, wskazywać mają zdaniem Hancocka również znaczące podobieństwa pomiędzy budowlami występującymi w różnych miejscach na świecie, i tutaj najczęściej przywołuje się podobieństwa pomiędzy piramidami, i mówi się również, że mitologia jest w pewnym sensie podobna, i tutaj wskazuje się na przykład na mit o powodzi, z której ratuje się tylko garstka ludzi, aby jakby zrestartować cywilizację albo aby odnowić, od nowa zaludnić Ziemię. I taki mit o powodzi, zdaniem zwolenników tej hipotezy, miałby być występować we wszystkich kulturach na świecie, co wskazuje, że miał jedno wspólne źródło i miał właśnie przechowywać tak naprawdę historię o tym kataklizmie młodszego Driasu, który starł tą cywilizację, a ludzie, którzy przeżyli tą wielką powódź, byli w rzeczywistości przedstawicielami tej cywilizacji i następnie po prostu przy współpracy z plemionami łowców, zbieraczy od nowa zrestartowali projekt cywilizacyjny. W
prehistorycznej apokalipsie Graham Hancock nie tylko prezentuje założenia swojej hipotezy i dowody, które rzekomo mają potwierdzać jej prawdziwość, ale także atakuje środowisko archeologów i tak zwanej mainstreamowej nauki za to, że nie są oni otwarci na nowe idee i mimo oczywistych dowodów nie chcą zaakceptować jego poglądów, broniąc starej, ukształtowanej już narracji. Zdaniem Hancocka naukowcy bronią jedynie statusu quo z obawy o utratę swojej pozycji, gdyby jednak okazało się, że przez te wszystkie lata byli w błędzie. Co jednak rzuca się w oczy w całej tej produkcji, to fakt, że Hancock skupia się na przedstawianiu siebie jako ofiary jakiejś naukowej nagonki, jednocześnie nie prezentując żadnych wyjaśnień, jakie nauka formułuje przeciwko jego hipotezie. A jak się zaraz przekonamy, naukowcy mają bardzo poważne powody, aby odrzucać poglądy Hancocka. Zacznijmy od samego początku, czyli hipotezy impaktu. Już tutaj naukowcy podważają, że taki impakt rzeczywiście miał miejsce. Przede wszystkim dlatego, że nie odnaleziono jeszcze przekonujących śladów po takim wydarzeniu. Nie ma żadnego krateru, ani takich niebudzących wątpliwości śladów, że nastąpiło jakieś ogromne uderzenie czy wybuch w atmosferze. To właśnie jest odpowiedź Hancocka na te zarzuty, że być może nie ma krateru właśnie dlatego, że ten obiekt, ta asteroida czy cokolwiek, czy meteor uderzył nie w ziemię, a w lodowiec i to rozpoczęło ten okres młodszego Driasu, albo że nie ma krateru dlatego, że obiekt ten wybuchł w atmosferze, więc nie pozostawił takiego śladu od uderzenia, a jednocześnie wpłynął na klimat wystarczająco, aby spowodować te gwałtowne zmiany klimatu, o których wspominaliśmy. I tutaj naukowcy zwracają uwagę na kolejny aspekt. Te gwałtowne zmiany klimatu i gwałtowną zmianę pogody, gwałtowne zmiany poziomu mórz, o których wspomina Hancock, rysują się w naszej wyobraźni jako taki kataklizm, jako wielkie tsunami, które porywa zabudowania, zalewa lądy, zmienia granice brzegów, ta zmiana pogody, która właściwie z dnia na dzień staje się nie do zamieszkania. Tym bardziej prawda jest znacznie bardziej złożona i przyziemna, ponieważ okres młodszego Driasu jest dosyć dobrze zbadanym okresem geologicznym i rozłożone te wszystkie gwałtowne zmiany, one są gwałtowne w perspektywie czasu, przez jaki istnieje nasza planeta, ale nie są gwałtowne w perspektywie życia człowieka. Krótko mówiąc, te wszystkie zmiany rozłożone są na 1100 do 1300 lat. Jeżeli chodzi o podniesienie się poziomu wody chociażby, to w okresie najszybszego przyrostu poziomu wody mówimy o zaledwie 4 cm rocznie. Jeżeli ktoś mieszkał całe życie w osadzie na brzegu morza, to rzeczywiście w okresie 20 lat przybędzie tego morza 80 cm, co będzie bez wątpienia zauważalne i wiele z lądu zaleje. Ale nie jest to historia Atlantydzie, którą zalano jednego dnia, bo jestem przekonany, że jeżeli istnieliby zaawansowani cywilizacyjnie Atlanci, to zorientowaliby się, gdyby wlewało im się do domu 4 cm wody więcej rocznie. Więc to na pewno byłoby coś zauważalnego i na pewno mieliby czas, żeby podjąć stosowne kroki, żeby ewakuować wyspę, przenieść się gdzie indziej. Nie jest to na pewno tsunami, które niszczy wszystko w okresie jednego dnia. Również naukowcy wskazują, że co do hipotezy samego impaktu są poważne wątpliwości, a większość z nich uważa, że przyczyna młodszego Driasu, wystąpienia tego zjawiska, była zupełnie inna. Otóż było on spowodowane dostaniem się dużej ilości słodkiej wody wytapiającej się spod lodowców, które do tej pory powstrzymywały ogromne jeziora polodowcowe, i ta woda miała w końcu przerwać lodowe tamy i dostać się do oceanu, do jego północnej części, co na półkuli północnej zaburzyło prądy morskie, a to z kolei spowodowało obniżenie temperatury, awans lodowca, który znowu zaczął pokrywać dużą część lądu, oczywiście nie w takim zakresie, w jakim przez cały okres epoki lodowcowej, i doprowadziło też to na tyle dużych zmian gwałtownych, że przyczyniło się do wyginięcia megafauny w Ameryce Północnej przede wszystkim.
wątpliwości budzi również ta hipoteza Hancocka, jakoby tylko te poszczególne zabytki pozostały, a całość miast została zniszczona w okresie właśnie zmieniających się linii brzegowych. Przede wszystkim warto sobie zadać pytanie, skoro zdaniem Hancocka przetrwały takie budowle jak Sphinx, jak piramida w Gunung Padang, to dlaczego nie przetrwały inne budowle? Dlaczego akurat te, skoro ta zaawansowana cywilizacja była zdolna jednak do budowy megalitycznych struktur kamiennych, które przetrwały ten kataklizm, dlaczego nie zbudowano ich więcej? Dlaczego nie ma pozostałości po miastach? Dlaczego nie ma pozostałości po większej ilości budynków tego rodzaju? Wątpliwości budzi również to stwierdzenie Hancocka, że ta cywilizacja rozwijała się nad brzegami morza i dlatego zmieniające się linia brzegowa pochłonęła pod wodę całą pozostałość po tej cywilizacji, dlatego niczego dzisiaj nie możemy już znaleźć. W przypadku cywilizacji ludzkich nie jest konieczne, aby miały one dostęp do morza i oceanu. Przeciwnie, tak naprawdę to, co jest niezbędne do stałego osadnictwa na danym terenie i rozkwitu cywilizacji, to dostęp do dużej ilości świeżej, słodkiej wody i pól uprawnych. I takie cywilizacje rzeczywiście w historii ludzkości powstały przy wielkich rzekach, takich jak Nil w Egipcie, Eufrat i Tygrys w Mezopotamii, Żółta Rzeka w Chinach, Indus w Indiach, czy chociażby ogromne jezioro Titicaca w Ameryce Południowej, które było taką kolebką tych cywilizacji prekolumbijskich. Zwolennicy istnienia tej pracywilizacji wskazują również chociażby na piramidy, które miałyby rzekomo być budowane na całym świecie identyczne, co wskazuje, że wszystkie miały jedno źródło. Ale to założenie możemy przyjąć tylko wtedy, kiedy bardzo, bardzo, bardzo nisko opuścimy poprzeczkę tego, co uważamy za identyczne. Jeżeli spojrzymy na najczęściej przywoływane piramidy, z jednej strony mamy na przykład piramidy egipskie, które były grobowcami, które były zapieczętowane, które były budowane poza miastami, w ogóle po stronie zachodniej Nilu, w krainie umarłych. One są budowane w centrum nekropolii. Jest to ewidentnie funkcja grobowa. Tam cały obrządek odbywa się na zewnątrz, a nie w piramidach. To jest jakby jedna cecha. I one są, to są ostrosłupy, gładkie i tak dalej, tak? Z drugiej strony mamy na przykład piramidy, tak zwane piramidy mezopotamskie, czyli zikuraty, które w ogóle trudno nazwać piramidami, bo są to w ogóle wysokie budowle tarasowe, składające się z coraz mniejszych tarasów i na poszczególnych poziomach znajdowały się jakieś zabudowania świątynne, prowadziły tam schody, ale to nawet nie jest taki kształt piramidy, jak mamy w przypadku egipskim, tylko po prostu są to kolejne tarasy, coraz mniejsze, z najmniejszym na samym szczycie, tak? I to są typowo poświęcone świątynie, poświęcone bogom, które znajdowały się w obrębie miast. Tak samo zupełnie inne są w tym wypadku piramidy tak zwane Ameryki Południowej. Tam to już w ogóle mamy piramidy, które stały w centrach miast. Były to piramidy schodkowe, na których szczycie była umieszczona świątynia poświęcona konkretnym bóstwom i w tej świątyni odprawiano rytuał. Piramida była celowo budowana w środku miasta, celowo była tak smukła i podwyższona, tak żeby w czasie ceremonii ceremonia była widoczna dla ludzi, którzy zgromadzili się u podnóża tej piramidy i żeby po prostu lepiej oglądało się to, co odbywa się w świątyni. Więc widzimy już chociażby po takiej analizie, że jedyne, co łączy te wszystkie trzy budynki, które są przedstawiane w jednym ciągu jako zabytki tej samej cywilizacji albo tej samej idei, to właściwie jedyne, co je łączy, to to, że są szerokie na dole i wąskie na górze. To trochę za mało, żeby uznać, że ta idea musiała powstać w jednej cywilizacji. Zresztą podnosi się również, że w rzeczywistości taki rodzaj budowy piramidy jest najprostszym rodzajem konstrukcji, którą chce się zbudować wysoko, żeby ona była stabilna i się nie rozsypała. I tutaj każdy, kto miał małe dzieci bawiące się klockami, wie, że dziecko dość szybko orientuje się, że jeżeli chce zbudować dużą wieżę, to nie może kłaść jednego klocka na drugim, bo to się w końcu zacznie chwiać i upadnie, a lepiej jest zbudować po prostu piramidę i usypać te klocki. Wtedy ta konstrukcja jest znacznie stabilniejsza. No więc taka obserwacja pokazuje, że rzeczywiście nie potrzeba globalnej cywilizacji, która nauczyłaby ludzi na różnych kontynentach, że jeżeli chcą zbudować coś wysokiego, to warto to zrobić w kształcie o szerokiej podstawie i wąskim czubku.
Jeśli chodzi o zniszczenie miast na skutek podniesienia poziomu mórz, to jedną rzeczą jest to, że tak jak już wspomniałem, niekoniecznie te miasta musiały być przecież nad brzegiem morza, co raczej jest wątpliwe i raczej w historii obserwujemy, że miasta znajdowały się bardziej w głębi, oczywiście oprócz portów, ale no to nie jest tak, że wszystkie miasta znajdowały się tylko i wyłącznie na brzegu, że jak podniesie się poziom wody, to cała cywilizacja zniknie, ale jeszcze wskazuje się na to, że gdyby rzeczywiście ta cywilizacja rozwijała się, to musiałaby pozostawić także ślady swojego rozwoju. W momencie, kiedy była już na szczycie, musiałaby mieć tysiącletnią historię rozwoju własnego. A zatem musiałaby już mieć w momencie, kiedy ta rzekoma kometa miała uderzyć w Ziemię, już wtedy wiele z jej pozostałości, ruin, grobowców musiałoby znajdować się pod Ziemią, bezpieczne od skutków uderzenia komety. Na pewno byśmy takie rzeczy znajdowali, bo przecież znajdujemy i kopiemy na znacznie głębszych poziomach. Znajdujemy pozostałości z okresu lodowcowego działalności człowieka, jakichś prostych osad, narzędzi. Znajdujemy pozostałości po dinozaurach, które znajdują się na wysokich głębokościach. Znajdujemy liczne ślady dokumentujące historię Ziemi. I gdyby rzeczywiście taka cywilizacja istniała, to znajdowalibyśmy również ślady jej własnego rozwoju. Bo wiele z tych rzeczy już dawno znajdowałoby się pod ziemią w momencie tak zwanego młodszego driasu, który miał zniszczyć to, co znajdowało się powyżej poziomu ziemi. W przypadku mitów natomiast, które miałyby być takie same, no to tutaj też proste porównanie, którego już dokonywaliśmy trochę w odcinku dotyczącym Atlantydy, pokazuje, że tu również mamy bardzo naciągniętą tą teorię, że te wszystkie opowieści są takie same. No, rzeczywiście wiele kultur i cywilizacji na świecie ma historię o ogromnym potopie, który niszczy dużo miast, na przykład niszczy budynki albo zatapia jakieś lądy, zatapia jakieś miasta, ginie bardzo dużo ludzi i w jakiś sposób ratuje się grupa ludzi, czy uciekają na szczyt góry, czy budują jakąś arkę, czy w jakiś inny sposób są ocaleni z tej katastrofy, a następnie odbudowują, nie wiem, cywilizację, odbudowują miasta, czy dane kultury. I tutaj zwolennicy widzą w tym echo tego samego jednego wydarzenia, ale jeżeli przyjrzymy się tym opowieściom, to one w ogóle nie są do siebie podobne. No wystarczy poszukać podobieństw pomiędzy historią o Atlantydzie, a historią Noego biblijnego. No tam naprawdę nie ma elementów wspólnych. Z jednej strony mamy miasto, które zostało zalane po wojnie z innymi państwami, które zostało zalane przez tsunami, z drugiej strony mamy po prostu człowieka, który ocalał, ponieważ został ostrzeżony przez Boga, że będzie spuszczony potop, który został spowodowany przez deszcz trwający 40 dni. W ogóle nie ma żadnych elementów. Jedyne elementy wspólne pomiędzy tymi wszystkimi mitami są takie, że przychodzi duża woda z różnych powodów, jakaś powódź, która niszczy dobytek ludzi, zabija wiele osób i część z tych osób przeżywa. I oczywiście tłumaczy się to, że jest to jak najbardziej naturalne i wręcz spodziewane, że takie mity powstaną w kolebkach cywilizacji, które rozkwitały tak naprawdę w towarzystwie największych rzek, Nilu, Tygrysu i Eufratu. Chociażby w Mezopotamii, skąd pochodzi ta najsławniejsza opowieść powodziowa, która stanowiła później podstawę do historii Noego, no to wiemy to z badań, że Tygrys i Eufrat wylewały, zmieniały się również koryta tych rzek i bardzo często zdarzało się, że nadmierne obfite opady powodowały podtopienia, czy wręcz powodzie lokalne, które niszczyły miasta, niszczyły, czy zabijały ludzi i zwierzęta. Naprawdę nie trzeba do tego jednego wielkiego globalnego potopu, żeby odnaleźć w cywilizacjach, które tysiące lat mieszkały nad rzekach, historię o potopie. Jak widzimy wyraźnie, koncepcja pracywilizacji nie znajduje mocnego potwierdzenia w dowodach. To wszystko jest oparte na takich przypuszczeniach, które tak naprawdę trudno uznać za jakieś wiarygodne, przesądzające dowody. Ale sama idea istnienia prakultury, pracywilizacji, takiego cywilizacyjnego źródła jest znacznie starsza niż sam Graham Hancock, ponieważ jej właściwie źródeł doszukujemy się już pod koniec XIX wieku. Jednym z takich prekursorów takiego podejścia był amerykański polityk Ignatius Donnelly, który napisał książkę o Atlantydzie, w której przywołał do życia ideę platońską, opowieść o Atlantydzie, tylko z tą zmianą, że zamiast traktować ją jako pewną alegorię, potraktował ją dosłownie jako opis pracywilizacji, która miała być taka wręcz utopijna, rozwinięta, doskonała, żyć w zgodzie z naturą i że ona została zniszczona przez zachłanie
skłonność, materializm i to wszystko, co przeszkadzało mu w jego własnej karierze politycznej. Wiele, naprawdę wiele hipotez, wiele tez, które Ignatius Donnelly zawarł w swoich książkach o Atlantydzie, znajdziecie wybrzmiewających dzisiaj na wielu kanałach YouTube'owych promujących ideę istnienia tej pracywilizacji i oczywiście znajdziecie je również w materiałach Grahama Hancocka i w serialu Prehistoryczna cywilizacja. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o jeszcze jednym nieprzyjemnym fakcie. Otóż idea pracywilizacji, która miała stanowić źródło dla innych kultur, ma też swoje ciemniejsze oblicze, ponieważ karmiła ona nie tylko wyobraźnię, potrzebę odkrycia czegoś nowego, jakąś fantazję polegającą na odkryciu właśnie jakiegoś nieznanego rozdziału historii ludzkiej, ale służyła również też do podważania zdolności, do podważania legitymacji tak naprawdę lokalnych kultur, do ich dziedzictwa, twierdząc, że lokalne kultury, na przykład z Ameryki Południowej, rdzenni mieszkańcy, czy z Ameryki Północnej, czy rdzenni mieszkańcy Egiptu, nie mogli być autorami, nie mogli być spadkobiercami ogromnych cywilizacji, takich jak Egipt, czy cywilizacja Majów, Azteków, czy Olmeków, a zatem zapewne są to pozostałości po jakiejś innej cywilizacji. Wskazywało się, że najprawdopodobniej była to cywilizacja białego człowieka, która później przekazała tak naprawdę tym lokalnym mieszkańcom spuściznę swojej nauki, techniki i wiedzy, co oczywiście powoduje, że chociaż w dzisiejszych czasach zwolennicy tej pracywilizacji już nie odnoszą się tak wprost do tej idei, że była jakaś biała pracywilizacja stojąca u podstaw całej ludzkości, to jednak to odium supremacji białej rasy i to źródło cały czas pobrzmiewa te same hipotezy, te same poglądy, to samo podejście do rdzennych mieszkańców często pobrzmiewa w komentarzach, często pobrzmiewa w tezach i w książkach takich autorów jak chociażby Graham Hancock. Zwolennicy hipotezy istnienia zaawansowanej cywilizacji końca epoki lodowcowej powołują się często na istnienie różnych niewyjaśnionych zabytków rozsianych po całym świecie, które ich zdaniem są znacznie starsze niż twierdzi oficjalna nauka. Słabość tej hipotezy nie polega jednak tylko na tym, że te argumenty mają bardzo słabe podstawy dowodowe. Istnieją bowiem bardzo poważne okoliczności wskazujące nie tylko na to, że ta cywilizacja nie została jeszcze odkryta, ale na to, że ona nigdy nie istniała. O tym Hancock nie wspomina w swoim serialu, dlatego przyjrzymy się temu właśnie tutaj. W dyskusjach na temat istnienia precywilizacji bardzo często można usłyszeć, że przecież nie możesz udowodnić w żaden sposób, że taka cywilizacja nie istniała, a zatem wszystko jest możliwe. Zresztą takiej argumentacji używa często Graham Hancock, twierdząc, że przecież dno morza i oceanu zostało zbadane tylko w niewielkim stopniu, zaledwie kilka procent oceanów i mórz przybrzeżnych zostało zbadanych, a zatem potencjalnie może znajdować się tam wiele jeszcze zabytków w tej cywilizacji, że Amazonia nie była jeszcze tak głęboko zbadana, a zatem potencjalnie znajduje się też wiele zabytków tej zagadkowej cywilizacji w innych miejscach świata, że Sahara nie została przekopana i tak dalej, i tak dalej. Graham Hancock używa tutaj takiego sprytnego wybiegu, ponieważ mówi, no skoro tyle jeszcze lądów nie zostało archeologicznie zbadanych, tyle miejsc nie zostało jeszcze dokładnie przeskanowanych, no to nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że takiej cywilizacji nie było, a zatem daje mu to w jego oczach podstawy do tego, żeby cały czas utrzymywać, wbrew wszystkim dowodom naukowym, że taka cywilizacja istniała. To podejście jest jednak nie do końca prawidłowe, ponieważ mamy kilka okoliczności, które wskazują nie tylko na to, że ta cywilizacja nie została odkryta, ale właśnie na to, że ona nigdy nie istniała. I jednym z takich powodów, żeby tak twierdzić, są chociażby zauważalne różnice kulturowe pomiędzy tymi cywilizacjami. Gdyby rzeczywiście wszystkie pochodziły one od jednej cywilizacji, to te różnice kulturowe byłyby mniejsze, a znacznie bardziej eksponowane byłyby podobieństwa. A przecież obserwujemy coś zupełnie innego.
Wiele z tych cywilizacji wykształciło swój własny system pisma, swój własny język. Na przykład porównanie pisma chińskiego do pisma egipskiego, do pisma klinowego. Co prawda są jakieś drobne podobieństwa polegające na tym, że są to piktogramy, które z czasem przekształciły się w formę pisma symbolicznego. No ale przecież to nie jest wystarczające, żeby uznać, że mają wspólne pochodzenie, ponieważ jednak zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Zupełnie inny ubiór, zupełnie inna kultura, inne podejście do wielu kwestii, mimo podobieństwa również w wierzeniach, to jednak mamy tu zupełnie innych bogów i tak dalej, i tak dalej. No jest, te różnice kulturowe są zbyt duże, żebyśmy mogli uznać, że rzeczywiście mają swoje praźródło. Oczywiście wskazuje się na przykład też, że wiele z tych starożytnych cywilizacji ma bardzo podobny panteon bogów. Zawsze znajdzie się jakiś bóg odpowiedzialny za burzę, za pioruny, znajdzie się jakiś bóg odpowiedzialny za rzemiosło, za rolnictwo, za rodzenie dzieci, jakaś bogini urodzaju, ktoś, kto jest złym bogiem, z kim toczy się odwieczna walka dobra ze złem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to też nie jest wystarczająco wyjątkowe, żebyśmy mogli uznać, że pochodzi, musi pochodzić z tego samego źródła, bowiem są to wszystko takie aspekty każdej cywilizacji. No, w każdej cywilizacji było rolnictwo, w każdej cywilizacji było ognisko domowe, w którym rodzina jako społeczna komórka, w której wychowywane były dzieci, zawsze były jakieś bóstwa, do których modliły się kobiety, chcąc przeżyć bezpiecznie poród i żyć w dostatku u boku zdrowego i bogatego męża i tak dalej, i tak dalej. Więc to też nie można tak uznać od razu jednoznacznie, że fakt, że istnieją podobni bogowie, oznacza, że pochodzą z jednego źródła. Zresztą ich podobieństwa wynikają często z późniejszych opisów, które już naukowcy opisujący te kultury zbliżali do siebie, żeby wykazywać pewne podobieństwa, niż rzeczywiście te podobieństwa były u zarania i u podstaw. Gdyby rzeczywiście istniała cywilizacja w okresie ostatniej epoki ludowcowej, w okresie młodszego Driasu albo przed młodszym Driasem, mielibyśmy wyraźny ślad, że niektóre rośliny były poddane hodowli, były poddane rolnictwu już wcześniej, że rośliny byłyby widoczne zmiany. Tymczasem to, co obserwujemy, jest zupełnie inne. Widzimy powolny marsz od dzikich roślin, od dzikich nasion, aż do rolnictwa, które powstało już w takiej zorganizowanej formie tysiące lat później. Tak samo jest hodowla zwierząt. Widzimy, że te zwierzęta, poszczególne gatunki były poddane hodowli, były udomowione w różnych okresach czasu i nie ma czegoś takiego, że wchodzimy w epokę polodowcową już z udomowionymi zwierzętami i żaden gatunek nie wskazuje, że oprócz psa oczywiście, który był już wcześniej udomowiony, że przed okresem właśnie tym obecnym polodowcowym mieliśmy do czynienia z jakimś rolnictwem. Nie widzimy też przy okazji rolnictwa i hodowli śladów migracji zwierząt i roślin. Krótko mówiąc, kiedy odkryto Nowy Świat, czyli Amerykę Północną i Południową, Europejczycy zorientowali się, że na tamtym kontynencie hodowane są zupełnie różne zwierzęta, zupełnie inne rośliny, które były typowe dla tamtego regionu, pochodziły stamtąd i tam zostały udomowione, tam rozwinięto techniki rolnictwa i tam rozwinięto hodowlę. Gdyby rzeczywiście istniała cywilizacja działająca globalnie, obserwowalibyśmy już wcześniej migrację zwierząt i roślin. Gdyby rzeczywiście ta sama cywilizacja na przykład żyła na terenie Egiptu i żyła na terenie Ameryki Południowej, to powstaje pytanie, dlaczego miałaby nie przenieść roślin z jednej części kontynentu na drugi i tam rozpocząć hodowlę, jak zrobili to później Europejczycy po odkryciu Nowego Świata. Więc ta regionalizacja rolnictwa, roślin i hodowli również wskazuje na to, że nie było wcześniej takiego okresu w historii człowieka, żeby istniała jakaś globalna cywilizacja. To samo tyczy się zresztą człowieka. Nie mamy śladów migracji DNA. Oczywiście możemy prześledzić migrację ludzi ze względu na DNA, w jaki sposób, w jakim okresie zasiedlali, jakie tereny. Natomiast nie mamy śladów tego, aby DNA, dane markery DNA danej grupy etnicznej rozsiane były po całym świecie. Raczej mamy do czynienia z regionalizacją, ewentualnie z takim rozwojem, który wskazuje na jakieś konkretne, ograniczone w przestrzeni
fale migracyjne na najbliższe tereny, czy mieszanie się ludności, która mieszkała obok siebie. Natomiast nie mamy śladów migracji globalnej ludności, a to byłoby widoczne, gdyby taka cywilizacja istniała. No bo też jeżeli weźmiemy sobie znaną cywilizację pod lupę, pod tym kątem, czyli znaną starożytną cywilizację rzymską, która rozwinęła się w basenie Morza Śródziemnego do takich rozmiarów, że stało się to jego, tej cywilizacji morzem wewnętrznym, no to widzimy, że wszędzie tam, gdzie rzymski sandał dotknął ziemi, widzimy ślady tego samego, tej samej idei. Widzimy język, widzimy pismo, widzimy ślady architektury, widzimy ślady kulturowe, pozostałości po tej samej cywilizacji. I nawet gdybyśmy nie znaleźli nigdy Rzymu, ani właściwie całych Włoch, to widzielibyśmy na całym basenie Morza Śródziemnego, we wszystkich regionach, które w jakimś momencie podlegały Cesarstwu Rzymskiemu, wiedzielibyśmy, że bez wątpienia te wszystkie tereny były kiedyś zasiedlane przez jedną kulturę, bo widzielibyśmy te wszystkie właśnie wspólne cechy, pieniądze, język, ubiór, czy migrację ludności, migrację zwierząt, te same techniki architektoniczne i tak dalej, i tak dalej. Tego nie obserwujemy w przypadku rzekomej cywilizacji, która miała tutaj być pod koniec epoki lodowcowej, co po raz kolejny i już dobitnie pokazuje nam, że takiej cywilizacji nigdy nie było. Czy to oznacza, że nic już nie jesteśmy w stanie znaleźć, że cała historia ludzkości jest już zapisana, wszystkie karty są pełne i właściwie możemy już tylko odkopywać rzeczy, które potwierdzą nasze dotychczasowe hipotezy i nie znajdziemy już nic nowego? No, nie do końca. Możemy założyć, że jeśli obniżymy próg swoich oczekiwań i nie będziemy spodziewać się, że znajdziemy zupełnie nową, zaawansowaną technologicznie cywilizację epoki lodowcowej, globalną, która miałaby osiągnąć jakiś zaskakujący poziom rozwoju, o którym do tej pory nie wiedzieliśmy, no to takiej cywilizacji nie znajdziemy. Ale jeżeli spodziewamy się, że gdzieś jeszcze na świecie znajdują się pozostałości po kulturach bądź cywilizacjach, które lokalnych, regionalnych, które nawet osiągnęły wysoki poziom rozwoju, charakterystyczny, właśnie wyjątkowy dla swojego czasu, ale ograniczony miejscowo, jak na przykład Göbekli Tepe, Karahan Tepe i wszystkie znaleziska w okolicach Anatolii, które były takim dużym zaskoczeniem dla świata archeologicznego, że właśnie te 11 tysięcy lat przed naszą erą była już na tyle rozwinięta kultura, która była zdolna do budowy takich obiektów, no to jeżeli ograniczymy właśnie te swoje oczekiwania, to rzeczywiście jest duża szansa, że znajdziemy jeszcze ślady być może miast, być może całych organizmów politycznych, być może rozwiniętych kultur, których do tej pory nie udało się znaleźć, dlatego że one zostały gdzieś, ich ślady właśnie są na jakimś małym regionie, w którym jeszcze nie kopaliśmy, ale który być może w przyszłości odkryjemy. Natomiast bez wątpienia, biorąc pod uwagę wszystko, o czym mówiliśmy podczas dzisiejszego śledztwa, nie będzie to zaawansowana cywilizacja technologiczna o globalnym zasięgu, która miała żyć pod koniec właśnie epoki lodowcowej, o czym Graham Hancock mówił w pierwszym sezonie Prehistorycznej Apokalipsy i w którym niestety będzie mówił również w sezonie drugim. Hipoteza, jakoby pod koniec epoki lodowcowej istniała zaawansowana technologicznie cywilizacja o zasięgu globalnym, która została wymazana z powierzchni Ziemi i pamięci ludzi, czekając wciąż na odkrycie, jest doprawdy intrygująca. Trudno się dziwić, że rozbudza wyobraźnię. Czy nie byłoby wspaniale badać zupełnie nową, nieznaną, starożytną cywilizację, która wciąż czeka na swoje odkrycie? Rzecz w tym, że nic nie wskazuje na to, że taka cywilizacja kiedykolwiek istniała, a co więcej, jest wiele powodów, aby w jej istnienie wątpić. Warto o tym pamiętać, kiedy kolejny serwis streamingowy lub wydawca innego medium zechce zarobić na podróżniczej stronie naszej natury i sprzedać nam fantastyczną opowieść o świecie, którego nigdy nie było, i ukryje to pod płaszczykiem dokumentu opartego na faktach. Warto jednak zadbać o zachowanie tego rozróżnienia pomiędzy tym, co fantastyczne, od tego, co realne, szczególnie gdy chodzi o naszą wspólną historię. Ja się nazywam Bartosz Migas, a to był podcast Biuro Tajemnic, realizowany przez Na Temat. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne śledztwa, bo jeszcze wiele tajemnic czeka na swoje wyjaśnienie.